Zafutbolowani zapraszają na już piąty odcinek z cyklu Zafutbolowani goście. Mówiliśmy, że będzie ciekawie i dzisiaj tak samo będzie. Postać barwna, można powiedzieć kolorowy ptak polskiego piłkarskiego biznesu. Tak, naszym gościem dzisiaj będzie Marcin Krzywicki, zawodnik w przeszłości m.in. Zawiszy Bydgoszcz, Widzewa Łódź czy Wisły Płock, a także reprezentant polskiej kadry młodzieżowej. Tak, popularny król Twittera, obecnie zawodnik czwartoligowego Sporti Słochowo, który ma w swoim życiu wiele projektów. Obecnie prowadzi markę Krzywy Nadruk, która zajmuje się odzieżą sportową. Zobaczymy, co będzie miał nam do powiedzenia. Za chwilę się z nim połączymy. Tak, łączymy się zaraz z Zachariaszem Krzywickim, wybitnym sędzią, bardzo lubianym. Oczywiście żarcik, pozdro dla kumaty, łączymy się z Marcinem Krzywickim, zapraszamy. Jestem. Tak, właśnie połączyliśmy się z Marcinem Krzywickim, to może od razu tutaj pytanie, co u króla Twittera słychać? U króla Twittera, nie lubię tego określenia, ale dzień dobry wszystkim. Król Twittera odpoczywa, ma wolne od treningów, to jeśli chodzi fizycznie, natomiast mam dużo pracy i jestem zabiegany, może nie sportowo dzisiaj, ale gdzieś tam w swoich tematach, którymi zajmuję się poza piłką. A jak ten okres pandemii, między innymi w Sportisie, wyglądał na ten czas? Jak te treningi tam wyglądały? Może coś o tym powiedzieć? No myślę, że wyglądało podobnie jak u wszystkich. My, co prawda, kiedy dostaliśmy już zgodę na treningi sześcioosobowe, w sześcioosobowych grupach, to rozpoczęliśmy te treningi i prowadziliśmy, i te treningi były intensywne. Nie było to żonglowanie piłką i później pojechanie do domu, tylko naprawdę te treningi, które mają zaprocentować w tym nadchodzącym sezonie. A wiem, że inne kluby tak nie pracowały, niektóre w ogóle nie trenowały i skupiały się tylko na treningach indywidualnych. Dzisiaj mamy wolne po tym okresie, który przepracowaliśmy w tych mniejszych grupach do 15 czerwca i od 15 czerwca ruszamy na nowo. Co myślisz o przedwczesnym zakończeniu rozgrywek? Wiemy, że od trzeciej ligi w dół wszystkie rozgrywki zostały zakończone przed całym zakończeniem sezonu. Jak oceniasz tę decyzję? Czy popierasz ją, czy wręcz przeciwnie, chciałbyś grać i nie zgadzasz się z tą decyzją? Jakbym się cofnął kilka lat wstecz i grał nadal w Ekstraklasie gdzieś w barwach Krakowi, to pewnie bym się cieszył, że gramy. Natomiast dzisiaj raczej moje oczy są skierowane do klubu, w którym zostawiam kawałek swojego życia, w który się angażuję i jest to klub Sport, jest gdzie te rozgrywki zostały zakończone. No i trochę to bolało, bo gdzieś tam się zbroiliśmy i chcieliśmy powalczyć o coś więcej No można powiedzieć po udanej pierwszej rundzie, bo jak na Beniaminkę zajęliśmy czwarte miejsce i ta strata nie była taka duża, więc jakbyśmy jeszcze chwilę pograli, no to może od nowego sezonu byśmy grali w trzeciej lidze, natomiast to już jest przeszłość i musimy ponownie starać się od nowego sezonu awans. Jakie cele w dłuższej perspektywie stawiasz drużynie Sporti Złochowo? Czy jest jakiś długoterminowy projekt? Czy jak to wygląda w tym momencie? Jakie Nie są wiem, czy aspiracje? mamy tyle czasu, żebym opowiadał o planach tutaj Sportisu, natomiast to nie jest, to nie ma działać na takich zasadach, jak niektórzy myślą, że gdzieś inwestowana jest ogromna liczba pieniędzy w drużynę seniorów, która ma nie wiadomo na jaki poziom zajść. My mierzymy siły na zamiary, wiemy jaki mamy dzisiaj obiekt, wiemy co możemy zdziałać, natomiast dzisiaj myślę, że to jest trzecia liga, trzecia, może ewentualnie druga liga. Perspektywicznie patrząc, no to jest plan długofalowy. Tutaj chodzi też o akademię głównie. My będziemy chcieli, żeby ten projekt był ogólnopolski, dlatego ta nazwa klubu jest zmieniona z KS Łuchowo na Sportis Social Football Club, z tego względu, że nazywając się KS Łuchowo nie jestem w stanie wejść ze swoim projektem do Torunia, Poznania, czy Białego Dunajca gdzieś w górach, bo nikt tego nie przyjmie, takiego projektu, a sport jest z ogólną nazwą i naprawdę plany są wielkie, właśnie od akademii po zbudowanie solidnego zespołu pierwszego, gdzie ta młodzież, która chcielibyśmy, żeby była jedną z najlepszych w Polsce, miała gdzie trafiać po wieku juniora, bo wiele szkółek jest takich, że kończy wiek juniora i później kończy się tak naprawdę prawdziwe granie dla tych dzieciaków. Masz 33 lata i ja mam pytanie, czy właśnie Sporti Słochowo to jest
twój ostatni klub w karierze, czy chciałbyś właśnie jeszcze gdzieś spróbować wyżej, czy ze Sportisem awansować właśnie do trzeciej, drugiej ligi? No nie, no ja tylko tak młodo wyglądam, natomiast rzeczywiście mam tu 33 lata i już raczej w Barcelonie grać nie będę. Ja tak naprawdę gdzieś po widzę miałem propozycje z klubów z wyższych lig gdzieś, może nie były to kluby pierwszoligowe czy ekstraklasowe, natomiast mogłem jeszcze iść gdzieś grać i walczyć o wyższe cele niż dzisiaj. Robię to w Sportisie, natomiast jest to projekt, w który się zaangażowałem, jest to projekt może, o którym dużo ludzi jeszcze nie wie, bo tak naprawdę dzisiaj działamy z drugiego fotela, robimy to po cichu, wolimy to robić niż o tym mówić, dlatego ja osobiście zapraszam do obserwowania Sportisu, bo niedługo będzie kilka pewnie perełek, których się pojawi, które na pewno zaskoczą, bo jak na klub czwartoligowy, a niedawno piątoligowy, no to wielu rzeczy, które już dzisiaj są w klubie, to w klubach z wyższych lig takich rzeczy nie ma, dlatego skupiłem się na powrocie do Bydgoszczy, na zajęciu się swoimi jakimiś tam biznesami, a przy okazji porozumiałem się właśnie z drużyną Sportisu, żeby zaangażować się w ten projekt. Mówiłeś o perełkach, czy chodzi ci właśnie o graczy Sportisu, czy o projekty pozasportowe? Projekty pozasportowe. Tak jak mówiłem, nie chcę gdzieś tam się rozwodzić i opowiadać o tym, co będzie, bo jeszcze może się okaże, że nie będzie, natomiast dlatego mówię, wolę po cichu i później gdzieś to pokazywać w naszych kanałach social media, natomiast no już było wiele rzeczy od jakichś transferów po jakieś eventy, które my będąc w piątej lidze zorganizowaliśmy gdzieś bardzo fajny event, gdzie można obejrzeć na Sportisie, który odbył się w Multikinie, gdzie zapełniliśmy całą salę ważnych osobistości gdzieś z regionu kujawsko-pomorskiego. To było wszystko połączone z prezentacją naszego planu całego i połączone również z meczem Polska-Kolumbia, co akurat to było najmniej udane w tym wszystkim, bo wynik skończył się 0-3, natomiast takich rzeczy nie było. Ja nie widziałem osobiście gdzieś tam w piątej lidze. Niedługo ruszamy z turniejem ogólnopolskim, który też ma być jednym z fajniejszych gdzieś w Polsce za jakiś czas. Tych planów jest dużo, od kanałów TV po sekcję sportową, budujemy całą strategię marketingową. No to myślę, że to ma być poważny klub od strony organizacyjnej, a później reszta to w nogach już zawodników, żeby się rozwijali, no i żeby wygrywali. Ja bym chciał trochę o przeszłość twoją spytać, bo też jakąś piłkarską to w sumie bogatą miałeś. Jesteś dla nas wyjątkowym w sumie gościem, bo jako jedyny z naszych gości grałeś w pucharze Intertoto. Niektórzy pewnie widzowie jeszcze nie wiedzą, nie pamiętają takiego pucharu. Możesz nam coś o nim powiedzieć? No tak, jak dzisiaj ktoś się ze mnie nabija, czy mnie hejtuje, to pytam, ile ma meczów w Intertoto i zazwyczaj to kończy rozmowę. No rzeczywiście, jako gdzieś tam chłopak, który gdzieś tam biegał po trzecich czy czwartych ligach, nagle wyskoczył do klubu z ekstraklasy i za parę dni grał w europejskich pucharach, co było spełnieniem jakichś marzeń. Natomiast rzeczywiście wziąłem w tym udział. No, śmieszne jest tylko to, że jak ja zadebiutowałem, to za chwilę te rozgrywki zakończono, już ich więcej nie było. Nie wiem, czy to z mojej winy, natomiast no wielkie przeżycie. Jeśli gdzieś tam jako dzieciak biegasz między drzewami, czy krzakami, trzepakami i marzysz o tym, żeby zagrać, ale tak naprawdę wiesz, że z twojego rocznika gdzieś jak jeden zawodnik wyskoczy do wyższej ligi, to jest fajne, a mi się to udało. Trochę zobaczyłem, trochę zwiedziłem, gdzieś tam w tej ekstraklasie zagrałem i to jest fajne wspomnienie. A Intertoto poza wynikiem to też świetne. Świetne przeżycie, bo wiele osób, myślę, że na moim miejscu zaczynając grać w piłkę, chciało gdzieś tam zagrać w tych europejskich pucharach. Nie była to Liga Mistrzów, ale też było fajnie. Twój najlepszy moment w piłce nożnej? Jaki czas gry wspominasz tak najlepiej, że od razu wspomnienia jakby przysparawiają ci dużej radości? Wspomnienia najlepsze to mam, zawsze powiadam, w Wiśle Płock, gdzie spędziłem tak naprawdę 3 lata, gdzie poznałem wielu fantastycznych ludzi, z którymi dzisiaj utrzymuję kontakt, gdzie sportowo to też dobrze wyglądało, no bo skoro byłem 3 sezony, to znaczy, że nie byłem do wyrzucenia już po pierwszym, a więc dziś odbudowaliśmy ten klub raz z zarządem, z kibicami, bo Wisła Płock była w ogromnym dołku, gdzieś przyszliśmy do drugiej ligi, zawodnicy, którzy mieli jakąś tam przeszłość, ale którym coś tam się ostatnio nie układało i tacy zawodnicy właśnie jak Filip Burchard, który u was był
Krzysztof Janus, Paweł Magdoń, gdzieś tam Seweryn Kiełpin, czy ja, czy wielu innych chłopaków zbudowało taką ekipę w Płocku, że zrobiliśmy ten awans do pierwszej ligi, a następnie tak naprawdę bardzo mało brakowało, żeby do Ekstraklasy, bo przegraliśmy gdzieś na finiszu walkę z Niecieczą i z Zagłębiem Lublin. Natomiast piłkarsko, no to wiadomo, to było, może liczb nie miałem za dobrych, a wręcz średnie to Krakowia, no bo tak jak mówiłem wcześniej, to było jakieś tam spełnienie marzeń, żeby zagrać w Ekstraklasie. No i ten pamiętny mecz w Bełchatowie, który za każdym razem wysyłają mi tego samego dnia, kiedy to było, czyli tam gdzieś 28 listopada, z tego co dobrze pamiętam. No to są fajne przeżycia, bo tak naprawdę wtedy moje losy się zmieniły, bo ja prawdopodobnie nie został w Krakowie, a później automatycznie przedłużyłem kontrakt, a więc te losy się potoczyły inaczej niż miały i to było też fajne przeżycie. Ale jeśli miałbym wymieniać jedno, no to Płock, nie dość, że wyniki fajne, to jeszcze świetna drużyna, bo tam naprawdę po treningu w wielu klubach jest tak, jak mówisz, czy ktoś idzie na obiad, to jak się jedna czy dwie osoby zgłoszą, to jest super, a tam jak krzyczałeś, to tylko dwie się nie zgłaszały tak naprawdę. I tam była atmosfera, zawsze uważałem, że atmosfera buduje wyniki i na odwrót, wyniki budują atmosferę i tam było to coś. W lipcu 2008 roku zostałeś powołany do reprezentacji Polski przez Leo Benhakera i jak wspominasz tam to zgrupowanie? No przede wszystkim nie wspominam, bo nie pojawiłem się na nim. Tak naprawdę kontuzja wyeliminowała mnie, w sumie poważna, bo męczyłem się z tą kontuzją strasznie, a strasznie też walczyłem z czasem, żeby pojechać na to zgrupowanie. Rozkontaktowałem się z trenerami i prosiłem jeszcze o 2-3 dni na decyzję przed tym zgrupowaniem, bo chciałem się wykurować i jechać, a wiadomo, jechać z kontuzją to też jest bez sensu, natomiast nie zdążyłem i to jest przykre, bo może dzisiaj bym był gdzieś, nie wiem, w Realu Madryt, ale mówię, no nie pojechałem, nie dowiemy się, samo powołanie było fajnym przeżyciem, bo gdzieś tam rzecznik prasowy Krakowi do mnie zadzwonił i myślałem, że się wygłupia i się śmieje ze mnie, albo że chodzi o jakiegoś innego Krzywickiego, natomiast później się okazało, że to rzeczywiście chodziło o mnie. No ale no pech chciał, że kontuzja, których jakoś tam za wiele nie miałem, które mnie eliminowały na dłużej z gry, no to wtedy przegrałem tą walkę ze zdrowiem. Tak, wiemy, że podczas zgrupowań młodzieżówek U21 mogłeś spotkać m.in. Roberta Lewandowskiego i czy Robert już wtedy wyglądał na takiego kotura? No rzeczywiście, z Robertem nie dość, że się spotkaliśmy, to też byliśmy w pokoju na dwóch zgrupowaniach, bo i byliśmy na meczu z Białorusią, w którym udało mi się strzelić bramkę wtedy i pamiętam zremisowaliśmy 2-2, a później razem spędziliśmy czas w Finlandii i tam bodajże przegraliśmy 1-0. No tak, było widać, no Lewy był przede wszystkim 2 lata młodszy, czyli już nie odstawał jakoś bardzo fizycznie. Było widać, że prawa lewa noga było mu tak naprawdę bez różnicy. No fajny gość, przede wszystkim fajnie ukierunkowany, miał po prostu drogę, którą sobie torował, drogę do sukcesu, miał fajne osoby, które mu w tym pomagały, bardzo dobrym wyborem widocznie był też Lech Poznań, który postawił na niego, który odwdzięczył się bramkami, no i ta ścieżka już później ukierunkowała się tak, że dzisiaj jest w Bayernie w Lidze Mistrzów, a ja jestem w czwartej lidze w Sportisie. O ile dobrze sprawdziłem, masz 2 metry wzrostu. Od początku trenowałeś piłkę nożną. Nie kusiło cię na przykład spróbować gry w siatkówce czy w koszykówce przy takim wzroście? No to myślę, że dużo chłopaków by się ukierunkowało pod inne dyscypliny sportu. Dlaczego akurat ta piłka nożna? No właśnie jak mówiliście, że dzisiaj jest wyjątkowy gracz, to myślałem, że chodzi o to wam, że taki wysoki, a nie o Intertoto. Natomiast, no nie, to było naturalne. Mój tata też grał w Ekstraklasie i to było raczej normalne, że wyśle mnie na piłkę nożną, a nie na żużel czy pływanie, tak? Dlatego no gdybym wiedział, że tak urosnę, to może bym grał w koszykówkę i gdzieś bym był w NBA, natomiast nie wiedziałem i tak jak mówię, naturalnym było to, że poszedłem na trening piłki nożnej i gdzieś tam rozpocząłem swoją przygodę w Brodzie Bydgoszcz, następnie za chwilę w Zawiszy Bydgoszcz. No i skończy się na Sportisie prawdopodobnie. Ja zapytam teraz troszkę o sprawy inne niż boiskowe. Parę lat temu udzieliłeś wywiadu i przyznałeś, że nie masz jeszcze prawa jazdy. Czy coś się zmieniło od tego czasu? No to w tym wywiadzie też się nic nie zmieni. Tego prawa jazdy rzeczywiście nadal nie mam.
z czego to wychodzi. Myślę, że się rozleniwiłem trochę. Za każdym razem, jak gdzieś dojeżdżałem na treningi, to dojeżdżałem z kolegami, czy mieszkałem przy samym stadionie Zawiszy. Tak naprawdę miałem 5 czy 6 minut do szkoły i 8 minut do domu, a więc spędzając całe życie Zawiszy, w wieku juniora kończąc te gdzieś tam 18 lat, jak już się wtedy nie pójdzie, to już później trudniej. I nie udało mi się pójść, no i tak się bujałem później gdzieś tam i w Płocku, i w każdym innym klubie. Zawsze komunikacja miejska. Ja już się śmiałem, że tak często jest, że komunikacja miejska, że jak wchodzę, to się witam z wszystkimi, ale rzeczywiście z tej komunikacji bardzo, bardzo często. Zresztą do dzisiaj jeżdżę, jak nie rowerem, to też komunikacja. No nie da się ukryć, że teraz mam ostatnią szansę, bo Paula, z którą już wspólnie żyjemy, i mama jest instruktorką, czyli jak już nie teraz, to już na pewno nigdy. Jakie to jest uczucie strzelić bramkę w ekstraklasie? Wiem, że strzeliłeś jedną i jakie uczucia z tym związane twoje, tak jakbyś miał? No świetne, nie wiem, czy widzieliście moją reakcję po strzelanej bramce na YouTubie, jeśli widzieliście to co tam powiedziałem, no to myślę, że nie chcę tego przytaczać, bo pewnie mi nie wolno, natomiast no emocje ogromne, tak jak powiedziałem, jak młody chłopak, jak marzy o tym, żeby zagrać w ekstraklasie, a później strzelić bramkę, a w ogóle ten mecz widzieliście pewnie, jak się układał gdzieś. Ja tak naprawdę miałem nie wejść, później trener zmienił decyzję i wszedłem na to boisko i za chwilę brałem udział przy trzech akcjach, bo praktycznie przy pierwszej strzeliłem w słupek i Dudzic dobił do pustej, drugą sam strzeliłem, a trzecią też brałem udział. Mimo, że tam minąłem się z tą piłką, to tak naprawdę ten ruch sprawił, że padła z tego bramka, bo pewnie inaczej Sapela by to spokojnie złapał. Dlatego no niesamowite emocje, niesamowite. Tym bardziej, że wchodzisz przy stanie 0-2 i tak naprawdę mówisz, a pograsz sobie i za chwilę pójdziesz do domu i znowu na trybunach cię powyzywają, a my odwróciliśmy ten los meczu tak, że ja to chyba 3 dni później do domu wróciłem dopiero. Jak oceniasz obecny poziom ekstraklasy? Czy w tym momencie łatwiej się przebić młodemu zawodnikowi niż kiedyś? Czy jak to wygląda z twojej perspektywy? Myślę, że łatwiej. Zresztą pokazuje to pewnie, pokazują to wiele zawodników, bo jak dzisiaj spojrzymy gdzieś metryczki chłopaków, no to dostają więcej szanse. Starają się trenerzy czy zarząd wywierać presję gdzieś na trenera, żeby na to młodzież stawiać. Ja jeszcze wchodziłem do seniorskiej szatni za tych czasów, gdzie nie było tak lekko, że wchodziłeś i tam gadałeś co chcesz, tylko tak naprawdę siedziałeś gdzieś z boku i ja takich zawodników jak gdzieś tam Cabaj czy Baran, czy Piotr, czy Paweł Nowak, czy Pawlusiński, czy wielu tam innych, to ja tak naprawdę oglądałem wcześniej z telewizji, dlatego jak wchodziłem, to nie wiedziałem, czy oni są naprawdę tak. Ale mówię, no w tej szatni nie było tak lekko, no ale to uczy, no szatnia piłkarska, gdzieś piłka nożna uczy wielu, wielu cech, które przydają się później w życiu i to było fajne, dlatego uważam, że ja przyszedłem tą szkołę, że gdzieś tam sobie radzę w wielu kwestiach, natomiast dzisiaj młodzi mają łatwiej, no ale cóż, no takie czasy, no się pozmieniało i tak widocznie musi być. Śledzisz losy swoich byłych klubów, czy zbytnio nie interesuje cię to? Nie, no śledzę, no żyję piłką, no to tak naprawdę ciężko jest odejść od piłki i odciąć to grubą kreską i w ogóle o tym nie myśleć. Interesuję się nie tylko klubami, w których występowałem, a również piłką ogólnie. No gdzieś tam czasami mam okazję jakieś komentować mecze, to też muszę mieć jakąś wiedzę szerszą niż to, co się dzieje w Sportisie, czy obok gdzieś w Zawiszy Bydgoszcz, czy w innych tutaj klubach w okręgu, a więc śledzę i widzę i Wisłę Płock, Krakowie, wiele naprawdę no, klubów dobrze wspominam, dlatego też im jakoś tam kibicuję, co prawda nie jeżdżę gdzieś tam na żyletę i na ustawki za tymi klubami, ale w telewizji chętnie obejrzę i raczej jestem przygotowany, jakby ktoś mnie zapytał, jaki wynik mieli w danej kolejce. Załóżmy, że teraz dostajesz ofertę z klubu Ekstraklasy. Czy byłbyś w stanie rzucić wszystkie swoje projekty i jeszcze spróbować przynajmniej zagrać na tym najwyższym poziomie? Załóżmy tylko, nie mówmy, że tak się stanie, ale tylko zakładamy, tak? Załóżmy, że tak się nie stanie. No to muszę cię zmartwić, to raczej się nie stanie, dlatego o tym nie myślę. Już bardziej bym się spodziewał gdzieś oferty, nie wiem, do działu marketingu, bo tym też się zajmuję mocno w Sportisie i raczej w tym kierunku mógłbym dostać ofertę, natomiast jeśli już tak rzeczywiście by się wydarzyło, no to
No pewnie tak, pewnie chciałbym się, namówiłbym gdzieś klub, żeby na pół roku mnie wypożyczyli, żebym się sprawdził, no bo to, bo człowiek całe życie temu poświęcił i zawsze chciał grać na wysokim poziomie, a wtedy, kiedy ja trafiłem do Krakowi, no to, to ja nie wiem, czy ja do końca byłem wtedy przygotowany, zresztą moje wyniki, moje statystyki nie były najlepsze, ale też, też to był okres Krakowi, która grała fatalnie i zresztą losy Krakowi mnie zawsze zastanawiały, bo tam i ogromne pieniądze były i prezes, który ich nie szczędził, i kibice, i nowy stadion, i drużyna naprawdę personalnie bardzo fajna, no bo gdzieś grałem z takimi chłopakami jak gdzieś Arek Radomski, Saidin Tibazonkiza, czy Radek Matusiak, którego można było podpatrywać wiele cech na treningu, a ta drużyna nigdy nie spełniała oczekiwań. Dlatego może teraz byłbym mądrzejszy i bardziej doświadczony niż wtedy, ale no tak jak powiedziałem, tej oferty nie będzie, dlatego przejdźmy do następnego pytania. W tym momencie zajmujesz się między innymi sprzedażą własnej marki odzieżowej. Pomysł na biznes wyszedł w trakcie jeszcze grania, powiedzmy, w pierwszej lidze, czy tak spontanicznie, jak już stopniowo schodziłeś poziomami ligowymi, to nagle się pojawił pomysł jakiegoś biznesu? No, ten pomysł wyszedł i spontanicznie, to na pewno, bo zresztą jak kiedyś pisałem o tym, jak to wyszedł ten pomysł, i nie wiem, czy teraz, a zresztą chyba mogę, no, wiele fantastycznych pomysłów i wiele biznesów rodzi się przy alkoholu i wtedy ten też się tak urodził, tak naprawdę, grając jeszcze rzeczywiście w pierwszej lidze, już nie będę się rozwijał gdzie, ale jakbyście połączyli te wszystkie kropki, daty, no to pewnie by wyszło. No tak, mam wspólnika, to jest mój przyjaciel, który gdzieś od strony, można powiedzieć, tej fizycznej, czy realizującej zamówienia, to jest top, bo się na tym zna, ja gdzieś tam mam te możliwości czy kontakty, gdzie poruszając je realizujemy takie zamówienia. No, nie chcę się tutaj zachwalać, natomiast to zrobię i naprawdę te rzeczy, może to nie jest dzisiaj jeszcze marka moja odzieżowa, ale gdzieś jeśli chodzi o realizację nadruków czy samej odzieży reklamowej, roboczej, sportowej, no to my to robimy na porządku dziennym i tych zamówień jest sporo, natomiast też myślę gdzieś tam nad jakąś tam marką czysto sportową, którą bym chciał wprowadzić gdzieś na rynek i nie być tylko dystrybutorem tych największych firm, no ale no jest to rzeczywiście projekt, ten Krzywy Nadruk, który poświęcam no dużo, dużo czasu, bo się to rozwija i nie da się tego robić gdzieś tam z tylnego fotela i angażując 10 czy 15 minut dziennie. Dlatego jak będziecie chcieli jakieś zafutbolowani odzież, to zapraszam. To jesteśmy w kontakcie. Damy zniżkę dobrą. No ja właśnie też mam pytanie o ten Krzywy Nadruk. Czy właśnie możemy liczyć, że Krzywy Nadruk podajemy ekspansję na inne kluby piłkarskie z wyższych lig? No dzisiaj, jeśli chodzi o wyższe ligi, to nie jest takie łatwe tak naprawdę, bo wyższe ligi mają kontrakty z topowymi firmami jak Adidas, Nike czy wiele innych, Puma, i to jest tak naprawdę nie do przebicia, takie kontrakty w tych klubach. Natomiast jeśli chodzi o niższe ligi, no to robimy to na dużą skalę. Robimy nie tylko odzież sportową, bo jakieś gadżety reklamowe, opaski kapitańskie, wiele, sprzęt cały sportowy, a więc jest tego dużo. Robimy od amatorskich klubów po szóstki piłkarskie, po, nie wiem, ostatnio robiliśmy dla przedszkola koszulki, naprawdę tego jest dużo. Dla domu seniora robiłem, naprawdę, jakbym wam podał, gdzie ja robiłem rzeczy, to byście nie uwierzyli, naprawdę, ale mówię, no jest to odzież reklamowa przede wszystkim, czyli zapotrzebowanie jest ogromne na to, od pracowników budowlanych, na imprezach barmanów, piłkarzy i wiele innych rzeczy. No i to nie są tylko koszulki, tylko przede wszystkim pełny asortyment odzieży. Może teraz przejdziemy do pytań naszych widzów. Trochę ich jest. To pierwsze pytanie od Krzysztofa Andrzejczaka. Jak tam Sonia? tradycyjne pytanie. Będę mówił ciszej, bo Paula jest na dole. Wiecie co, ja tych pytań dostałem już chyba 200 tysięcy razy i nigdy nie przygotowałem sobie jakiejś standardowej odpowiedzi, żeby łatwo z tego wybrać. Natomiast z Sanią Śledź mamy jakiś rzeczywiście kontakt, trochę mniejszy niż wcześniej, natomiast wszystko jest u niej okej, trochę odeszła od piłki,
bo zajęła się całkowicie czym innym. Natomiast no jest to bardzo pozytywna dziewczyna i to tyle. Były też tutaj rozmowy o piłkarzach, z którymi grałeś, między innymi z kim bywałeś w szatni, i tutaj Stanisław Jędrzejewski zadaje pytanie: najlepszy piłkarz, przeciwko jakiemu grałeś? Najlepszy piłkarz, jakiego przeciwko grałem. No to przeciwko to nie, no grałem z lewym, czyli dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że jest to lewy. No piłkarzy było naprawdę sporo, ale no myślę, że ten lewy to był ten top. No dziś grałem z Mateuszem Klichem w Krakowie, który też się świetnie zapowiadał. No i dzisiaj jest krok tak naprawdę od Premier League, czyli mówię, jakbym miał wymienić, no to pewnie tych dwóch chłopaków, ale nie, bo nie przychodzi mi do głowy naprawdę, kogo jeszcze mógłbym wymienić, z kim tam grałem. Dlatego zostajemy przy lewym. No myślę, że lepszego nie znajdziemy już. Przeciwko nie było żadnego takiego zawodnika, który tak bardzo wszedł tutaj i zdecydowanie jakoś tam został w pamięci. Muszę szukać w obrońcach. Tak, na przykład właśnie któryś taki bardzo jakiś narwany taki, który cały czas skrobał po nogach i nie dawał. No to ograniczył, no to dwóch, bo taki co ograniczyło w derbach z Wisłą Kraków, czyli to był Arek Głowacki, do którym po zderzeniach z nim do dzisiaj mam ślady. No i Marcelo przede wszystkim, tak, który dzisiaj jest w Lyonie. Jeśli dobrze pamiętam, tak, no to top, naprawdę. Do tych dwóch tam się zderzyć z nimi, to dzisiaj pamiętam, śnią mi się. Straszne chwile. Tak, straszne, bardzo straszne. Nie, no to top zawodnicy, no Arka Głowackiego zawsze ceniłem, bo się dziwię, że on nie zrobił jakiejś większej kariery zagranicznej, no a Marcelo pokazuje, że coś tam potrafi grać, skoro gra w Lidze Mistrzów. Franciszek Smuda mówił zresztą, że Arek Głowacki nawet by cegłą główkową jakby musiał, więc no chyba coś tu musiało być widocznie. No trener Smuda wiele rzeczy mówił, które ludzie zapamiętali, i no jedną właśnie z tych wypowiedzi było to, że Arek był cegłą. Cegłę odbijał głową, no i się nie dziwię, no bo to gościu jest na ekskał, nie da się go przesunąć. Kolejne pytanie od widza, tym razem troszkę inne. Franek pyta, czy to prawda, że często za dużo pijesz na imprezach? Ojej, chyba jakiś kolega, który ze mną chodzi na imprezy. Ja nie będę mówił, że wiecie, że tutaj jestem abstynentem, no bo rzeczywiście jak się idzie na imprezę, to się coś wypije, natomiast wszystko raczej z umiarem. Wracam o własnych siłach do domu, nie śpię gdzieś tam na ulicy, a więc oczywiście tak jest, jeśli jest fajna atmosfera, fajne towarzystwo, no to nie widzę problemu, żeby się napić. No, nigdy raczej nie piłem godzinę przed treningiem, a miałem nawet takich znajomych, którzy pili 10 minut przed rozgrzewką na rozluźnienie. Nie? Ale i to nie zmienia faktu, że byli jednym z lepszych na boisku, ale no nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale no znałem takich ananasów. Tak, nie wiem, czy wiesz w ogóle, Marcin, ale widzimy się w tym gronie już po raz drugi, więc można powiedzieć, że widziałeś też nas na początku, jakby jak zaczynaliśmy ze swoim projektem nasz. Spotkaliśmy się wcześniej w klubie pewnym w Bydgoszczy. Pogadaliśmy sobie ładnie. Mamy nawet fotkę, więc tutaj ona pewnie się pojawi zaraz. No, ale w sumie nie kłamałem. No, nie mówiłem, że nie piję, nie? No. Musicie mi wysłać tę fotkę najpierw. Ale stoję, tak? Tak, wszystko jest okej. Tak, wszyscy stoimy. Więc no, można powiedzieć, że ważną postacią jest dla naszego projektu. Coś mi tam świta z tyłu głowy. Czyli nie ma futbolu bez alkoholu. O której to zdjęcie robiliśmy? Oj, to chyba pierwsza rano, była grupa po pierwsze. No dobra, to myślę, że nie było aż tak tragiczne, ale dobra. Wyślijcie mi najpierw do tego, żebym się wyraził zgodę. Dobrze. Piwko po meczu to powinna być normalność? To zależy od trenera. Miałem takich trenerów, którzy nie pozwalali w trakcie sezonu w ogóle nawet łyka wziąć. Jakby cię spotkał, to miałbyś problem. Zresztą dzisiaj ten trener jest w Ekstraklasie. Tylko to jest takie, wiecie, no po wygranym, no zazwyczaj była zgoda zawsze od trenerów i to nigdy nie było na tym, chyba że naprawdę gdzieś tam słabo zagraliśmy i trener był zdenerwowany, to nie. Natomiast ja nie widzę problemu gdzieś, jak ktoś ma wypić jedno piwo czy dwa po meczu, jeszcze wygranym, a jeszcze gdzieś jak grałem, nie wiem, w Chojnicach i jechałem na mecz do Zagłębia Sosnowiec czy do Sandecji, chyba Zagłębia Sosnowiec wtedy nie, to, no to jest kawał drogi, no i gdzieś tam po jakimś zwycięstwie, czy
czy dobrej grze, no to myślę, że masz prawo. Natomiast tak jak mówię, no są trenerzy, którzy nie pozwalali w trakcie sezonu, nawet jakby cię zobaczył, to jest koniec. Tylko to jest takie, wiecie, no są zawodnicy, którzy trener nie zobaczy na mieście, ale pójdą do domu i 2-4 paki wypiją, nie? A więc czy to warto, wiecie, blokować? Tylko wiadomo, trzeba wszystko z głową. No, dzisiaj mentalność się w ogóle zmieniła. No dzisiaj podejście młodych zawodników do diety i do podejścia zdrowego i przygotowania do treningu jest całkiem inne niż kiedyś. Dlatego to zależy od mentalności zawodnika, od tego, co może i żeby to robił z umiarem, a nie, że gdzieś otworzy piwo, a później 3 dni na trening nie przyjdzie. Bo w jednym z wywiadów właśnie Mariusz Stępiński powiedział, że we Francji to jest normalność, że po meczu piłkarze normalnie umawiają się na wino i jakąś pizzę i to jest na porządku dziennym, a w Polsce jest to często ograniczone i po prostu w mniejszą uwagę po prostu w Polsce się przystosowuje jakby do treningu, a większą do tego, jak się powinno odżywiać i tak dalej. No my mamy trochę inną mentalność też. Są szatnie piłkarskie, w których, nie wiem, puszczasz sobie muzykę i 2 minuty przed wyjściem na jakiś ważny mecz jeszcze tam zawodnicy tańczą, a niektórym trenerom się to nie podoba i każą wyłączyć muzykę i się skupić, nie patrzeć w oczy przeciwnikowi, nie witać się z nimi przed meczem, że tylko po meczu, no to zależy, mówię, od podejścia. No ja widziałem materiał gdzieś z Zielem i ze Skorupskim w Empoli, jak gdzieś byli w restauracji bodajże wtedy z Matiem Święcickim, czy tam z Łukaszem Wiśniowskim, teraz nie pamiętam. No i po wyjściu z restauracji zawodnik Empoli stał i palił papierosa przed treningiem gdzieś po obiedzie, którym, do którego, bo to we Włoszech głównie, gdzieś tam wino do tego obiadu, czy do lunchu i później goście wychodził i kręcił tam jakichś chłopów z Juventusu czy coś, a więc tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, ile możesz, ile powinieneś, ile i od mentalności przede wszystkim. No, ja nie widzę w tym problemu, żeby ktoś głośno muzykę puścił przed meczem, bo niektórych to nastraja, ale mówię, no rzeczywiście mamy inną mentalność. No, jak się ogląda gdzieś w szatni Brazylii przed meczem, jak Neymar tańczy jeszcze minutę przed wyjściem na boisko, a później wchodzi i tańczy z obrońcami, no to to mamy jakąś tam odpowiedź. A jakiej muzyki najczęściej słuchasz, co tak przed meczem powiedzmy, albo po meczu? No ja teraz mam taką ekipę tutaj, że taki głośnik ustawiliśmy, że Włochowie nic nie słychać w ogóle, jak puszczą to nawet na, nie wiem, jakie musiałbym mieć słuchawki, żeby słyszeć swoją muzykę, więc raczej przed meczami gdzieś słucham tego, co puszczą w szatni, natomiast będąc gdzieś w domu, no to trochę ostatnio rzeczywiście gdzieś hip-hop, właśnie rap, gdzieś Quebo, Ostry. No ale też puszczę sobie na YouTubie Deep House i leci, jest fajny klimat, dlatego mówię, nie trzymam się jakiegoś tam jednego nurtu, który bym słuchał. Ja zapytam właśnie teraz o tego Twittera, o którym wspomnieliśmy na początku. Ostatnio jesteś mniej aktywny, ale kiedyś dużo pisałeś. I czy miałeś kiedyś kłopoty przez jakiegoś tweeta? Miałem właśnie w Płocku miałem. W Płocku miałem kłopoty, to nawet takie większe trochę, bo gdzieś po jednym meczu, jak przegraliśmy, to no ja miałem o tyle trudniej, że mając swoje gabaryty, to zawsze byłem ja raczej wyzywany z trybuna, nie chłopacy trochę niżsi ode mnie z racji tych gabarytów i gdzieś tam ktoś mnie obrażał i wyzywał, pamiętam wtedy od pedałów, a ja wtedy na Twitterze napisałem, że wyzywają mnie przez 90 minut od pedałów, a ja bym mógł mieć jego kobietę w 10 sekund. I wtedy to trochę niepotrzebnie kibice Wisły Płock odebrali, bo nie wiem, oni może ktoś krzyknął i się obraził wtedy i myśleli, że to w ich stronę i później no miałem trochę problemy, bo miałem i spotkanie z zarządem, z prezesem klubu i gdzieś w szatni pojawiły się informacje od kibiców, że im się to nie podoba i dużo tam cierpkich słów poszło. Natomiast nie skończyło się na żadnych rękoczynach. Ja starałem się wytłumaczyć, że to nie chodzi o kibiców moich, bo przecież byłbym skończonym idiotą, jakbym obrażał swoich kibiców. Natomiast tak powiedziałem i musiałem wypić to wylane piwo. Zresztą ten tweet gdzieś widnieje, więc można. No było kontrowersyjnie, było głośno na pewno bardzo. A czy było warto? No ja nie, że ja mało rzeczy, że nie wiem, czy ja żałuję w ogóle coś, co się w życiu wydarzyło moim, więc no ten Twitter był bardzo aktywny w moim życiu wcześniej, teraz trochę go zaniedbałem, ale to z racji obowiązku, bo tutaj mówię, oprócz tego krzywy nadruk jest jeszcze wiele projektów, którymi się zajmuję
I tak naprawdę ciężko mi się też skupić gdzieś mocniej na tych social mediach, w których byłem bardziej aktywny. Tak, widzimy, że raczej szczery jesteś, więc powiedz, jakbyś miał tak powiedzieć, co konkretnie zawiodło w twojej karierze, że nie pozwoliło ci wejść na szczyt, może na wyżyny swoich umiejętności? Wiecie co, ciężko mi tak określić. No to jest... W piłce nożnej trzeba mieć przede wszystkim bardzo dużo szczęścia. Ja tak naprawdę miałbym trochę mniej szczęścia i nawet bym nie trafił do tej ekstraklasy, bo gdzieś będąc, pamiętam, w piątej lidze w Serocku, to był pierwszy mój klub, w którym występowałem w seniorach. Gdzieś przyjechali oglądać jednego z moich kolegów dzisiaj dobrych na mecz, a wzięli jego i mnie, bo wystąpiłem bardzo dobrze w tym meczu i tak trafiłem do Wiktorii Koronowo, z której później trafiłem do reprezentacji młodzieżowej, z reprezentacji młodzieżowej do Krakowi i tak to się potoczyło. Natomiast dlaczego nie więcej? No nie wiem, no na pewno trzeba gdzieś uderzać w tony, nie wiem, umiejętności, złych wyborów, bo mówię, dzisiaj pamiętam, jak trener Zamiński na zgrupowaniu reprezentacji U21 mówił, że nie lewy, a Krzywicki wygląda zdecydowanie lepiej. To wtedy naprawdę był mój top czas, bo ja się czułem fantastycznie. Wtedy z Białorusią zagrałem tak świetny mecz, że za chwilę miałem kontakt właśnie z klubów z Ekstraklasy, bo ja miałem gdzieś kontakt i z Legią Warszawa, i z Lechią Gdańsk, a wybrałem Krakowie, bo miałem największą szansę rozwoju i grania przede wszystkim w pierwszym zespole, dlatego może tutaj wybór był nie najlepszy, bo lewy gdzieś poszedł do Lecha i tak jak mówiłem, gdzie on dzisiaj jest. Natomiast ja też nie byłem jakimś wielkim pracusiem. No, jak miałbym się porównać do lewego, no to był gość, który harował 24 na dobę, a ja nie miałem jakiegoś tego ciągu do tak ciężkiej pracy. Gdzieś tam bazowałem na tych umiejętnościach swoich, które posiadam i nie pracowałem nad nimi ciężej, dlatego trafiłem do tej ekstraklasy i nigdzie już wyżej nie trafiłem, choć były jakieś możliwości wyjechania, bo byłem przecież na testach i w ukraińskiej ekstraklasie, gdzie też byłem praktycznie krok od podpisania tam kontraktu, natomiast w ostatniej chwili kluby się nie dogadały właśnie z Krakowem na temat mojej sprzedaży. A właśnie jakaś taka najdziwniejsza oferta, jaką dostałeś, transferu do klubu piłkarskiego? Najdziwniejsza oferta? No to tych ofert można celować w dwie strony. Pierwsza to była zagraniczna i to były jakieś kierunki na Maltę, Izrael, gdzieś kierunki azjatyckie. Natomiast to nigdy nie dochodziło do jakichś tam konkretów. Miałem coś tam obiecywane, że może to się wydarzy. A w drugą stronę no to niższa liga gdzieś, która chciała mi płacić za pojedynczy mecz, żebym ja dojeżdżał na drugi koniec Polski i tak naprawdę miał płacone i grał mecz, w ogóle nie musiał trenować. Natomiast też się na to nie zdecydowałem. No z racji tego, że ja już gdzieś tam po Widzewie wróciłem już, ja w ogóle już nie chciałem występować nigdzie, ale gdzieś tam Sportis mnie skusił. No nie dość, że gdzieś tam jestem w zarządzie klubu i w całej tej radzie, to jeszcze chciałem sportowo gdzieś pomóc tym chłopakom młodszym, którzy dzisiaj występują. Dlatego jakbym miał celować, no to albo jeździć na jeden mecz w niższej lidze, albo gdzieś wyjechać na koniec świata, bo też była taka możliwość, natomiast ani nie doszło do tego, ani do drugiego. Jakiego miałeś idola w dzieciństwie? Idol w dzieciństwie. Kurczę, ja widzicie, jak robię rekrutację gdzieś tam do jakiejś jednej ze spółek, którą mam, czy do drugiej, to zawsze pytam o idola, taką osobę, a sam nie wiem, kogo podać. Myślę, że sportowo, no to zawsze byłem kibicem gdzieś Arsenalu Londyn i był to Thierry Henry, tak naprawdę go podpatrywałem i do dzisiaj kibicuję temu Arsenalowi i sportowo to na pewno był Thierry Henry, Zlatan Ibrahimowicz, tacy zawodnicy, jeśli chodzi o piłkę. A jakbyś miał się porównać bardziej napastnikiem w stylu Petera Crouch'a czy Zlatana Ibrahimowicza? Wiemy, że obydwoje wysocy, to Zlatana, pytam. Zlatana. Choć Petera Crouch'a niektórzy się śmieją, ale on takie bramki z przewrotek strzelał, że to się w głowie nie mieści. No, ładował. No tak, tak. No zresztą Zlatan też. Tylko że Zlatan z 40 metrów, a Crouch w bliższej odległości. Natomiast ja mimo swoich gabarytów, ja słabo grałem głową całe życie. Nie, może to wielu to dziwi, bo ja dzisiaj gdzieś mogę malować sufity bez drabiny, a tak naprawdę głową grałem słabo i ja się zdecydowanie lepiej czułem z piłką przy ziemi. Gdzieś miałem bardzo często inklinację do schodzenia na skrzydło. Ja w Sportisie będąc przychodzę, to ja grałem na skrzydle, panowie, to jeszcze takiego skrzydłowego wysokiego nie widzieliście. Ja całe życie bazowałem właśnie na szybkości i na technice, a nie gdzieś tam na graniu w powietrzu, dlatego jeśli już bym miał wybierać, no to pewnie bardziej Zlatan, tylko że Zlatan łączy właśnie grę w powietrzu i technikę. No ale o czym my mówimy, panowie?
Uważasz, że ten wzrost ci trochę przeszkodził w rozwoju swojej przygody piłkarskiej? Nie, nie. Myślę, że w ogóle mi nie przeszkadzał, a wręcz często pomaga, bo gdzieś od napastnika dzisiaj się wymaga grania tyłem do bramki, a jak ja rozkładałem swoje witki, no to tam zasłaniałem nie dość, że środka obrońcy, to jeszcze z tam bocznych, a więc pomaga. Nigdy mi nie przeszkadza, oprócz tego, że w Krakowi to futrynę 3 razy gdzieś w pralni rozwaliłem do tego stopnia. Mieliśmy gdzieś tam w piwnicy, mieliśmy pralnię, gdzie prali nam rzeczy po treningach, no to tam jak się schodziło, to już później zrobili taką kartkę, że uwaga, wiecie, futryna, nie? Że mnie nie haczył, to bardziej tutaj bym szukał tych problemów, bo guzę nieraz sobie nabiłem. Mecz, który najbardziej zapadł ci w pamięć, czy to ten, w którym grałeś, czy który oglądałeś? No to na pewno Krakowia z Bełchatowem, tak? Gdzie przegrywaliśmy 2-0 do tej 85 minuty i gdzieś trener, który szatało, pamiętam dzień wcześniej, nie pamiętam jak mam na imię, postanowił mnie wpuścić i gdzieś odmieniłem te losy mecz na następny dzień jak syn normalnie, dobrze, nie musiałem z nim zamieszkać. No tak, naprawdę tak było. Ja pamiętam na rozruchu przedmeczowym w piątek, jeszcze jak był trener właśnie Szatałow, mieliśmy stałe fragmenty gry, to do Piotra Polczaka mówi kryj tego na stałym fragmencie, nie? A ja mówię, a to fajnie, to już nawet nie liczyłem, że będę 18, gdzie dopiero wejdę. A później w tej 85 pamiętam miał chyba Andrasz Struna, gdzie grał później w reprezentacji Słowacji. Miał wejść na boisko, no ale trener postawił wszystko na jedną kartę, no i przy 0-2 postawił na napastnika w końcu. No i całe losy moje się zmieniły. Już trener na następny dzień wiedział, jak mam na imię. Już się dogadywaliśmy i ten mecz na pewno zostanie z pamięci. Czasami mówię, jak mi wysyłają, to sobie włączam i normalnie łezka wokół się kręci. No a druga, były też mecze, nie wiem, gdzieś w Widzewie Łódź, gdzie po tych zerwanych więzadłach krzyżowych kibice domagali się, żebym wszedł na boisko, bo praktycznie stadion 18 tysięcy ludzi też jest na YouTubie, krzyczą trenera, żeby wpuścić mnie na boisko, ja wchodzę i to jest fantastyczne, mimo jakichś słabych liczb Widzewie, bo to był mój słaby okres, to gdzieś ci kibice mnie szanowali i chcieli mnie zacząć na boisko po tym jak się wyleczyłem w magiczny sposób w zerwanych więzadeł krzyżowych i to też było fajne, to były niesamowite emocje, no i bramka na stadionie Widzewa po tych kilku fatalnych meczach, gdzie się przełamałem już z zerwanymi więzadłami, gdzieś strzeliłem tą bramkę z ogromnym bólem, no fantastyczne przeżycie. A najlepszy trener, z jakim współpracowałeś? Najlepszy trener. Byś wyróżnił? No to teraz muszę powiedzieć mój obecny, no Robert Krucik. Będę musiał mu wysłać to wideo. Natomiast nie, no ja się śmieję, ale dzisiaj mamy trenera, który ma ogromne doświadczenie w reprezentacjach Polski. No jeśli wpiszecie imię, nazwisko trenera, no to zobaczycie, jaki jest przebieg jego kariery, gdzie przez większość swojej kariery trenerskiej w PZPN nie zajmował się młodszymi rocznikami reprezentacji i każdemu młodemu chłopakowi pewnie życzyłbym takiego trenera, bo cię nauczy grać w piłkę. Jeśli trafisz na dobrego trenera, który cię przygotuje pod każdym względem do piłki seniorskiej, od taktyki mentalnie, po różne inne aspekty, które przydadzą się w seniorach, no to w tych seniorach możesz się odnaleźć. I tak naprawdę ja znam wielu chłopaków, którzy kończyli wiek juniora, wchodzili do seniora, nie mieli pojęcia w ogóle, o co tam chodzi, bo to jest całkiem inna piłka. Tutaj z juniorami to możesz się bawić, ale jak ja wchodziłem do piątej ligi do seniorów i gdzieś grałem, nie pamiętam teraz z jakim zespołem, ale był taki obrońca, że gdzieś tam się od niego odbijałem i mówił, że mnie zabije w przerwie po meczu, no to ja później 90 minut stałem i się bałem w ogóle do niego podejść. Musisz być przygotowany i głową, i fizycznie do grania w seniorach. No i to jest na pewno jeden z trenerów, który mi pomógł w tym, żebym gdzieś trafił do Ekstraklasy, bo miałem przyjemność kilka roczników trenować z trenerem. Natomiast jeśli miałbym wymieniać innych, no to było wielu, którzy tak byli też fajnie przygotowani, jak trener Ulatowski, o którym właśnie wczoraj rozmawiałem z kimś, który merytorycznie i jeśli chodzi o taktykę, wszystko to był przygotowany, te treningi były top, no a później przychodziły mecze i wszystko dostaliśmy w łeb. Był trener Stawowy, który też ma fajną metodę trenowania, bo te treningi są naprawdę super, natomiast to się w ogóle nie przekłada na wyniki. Nie wiem, czy jak on by nie poszedł gdzieś rzeczywiście do Hiszpanii, dostał jakąś ekipę, która umiejętnościami przewyższa te z Ekstraklasy, no to myślę, że bardziej by się odnalazł, bo w Polsce granie tym systemem się nie sprawdza i to się nie sprawdziło mu w Krakowi, no a tym bardziej mu się w ŁKS-ie nie sprawdza, gdzie on wczoraj wymienił z ŁKS-em z Jagiellonią chyba 400
70 podań, a Jagiellonia wymieniła ze 180 czy 200 i Jagiellonia wygrała 3-0, dlatego... 70% posiadania piłki. No i 70% posiadania piłki, dlatego widzicie, no przegrywasz 0-3. Dlatego tych trenerów mógłbym wymieniać na pewno. Gdzieś trener Kaczmarek, który w Wiśle podbyłem z nim 3 lata, później już na końcu na niego narzekałem, ale jak dostałem następnych trenerów w innych klubach, to się wtedy docenia, nie? Bo później to byli tacy fachowcy, że nikomu bym nie polecił. Wydaje się, że jesteś taką kopalnią śmiesznych anegdotek, a jakbyś miał taką jedną z szatni albo kilka z szatni takich anegdotek, śmiesznych sytuacji nam opowiedzieć, podzielić się z nimi. No widzisz, kopałeś mi, bo mówisz, że tyle anegdotek znamy, ja teraz mi żadna do głowy pewnie nie takie trzeba było mi wczoraj powiedzieć, to bym sobie coś przypomniał. Natomiast tak szatnia, na szybko. Szatnia piłkarska, no, książki można pisać naprawdę. W każdej szatni są takie osoby, które wyprawiają takie cuda i takie jaja, że tak jak mówię, no można pisać książki, natomiast to nie jestem w stanie sobie teraz jednej konkretnej rzeczy przypomnieć. No ale no mówię, było tego wiele, no ciężko mi teraz powiedzieć. Jak się spotkałem na następną rozmowę, to powiedzcie mi dzień wcześniej, to sobie przypomnę i wam opowiem. No teraz ciężko mi po prostu coś zlokalizować. No w ostatnich dniach dotarła do nas smutna informacja, że Piotr Rocki zmarł niestety. I ty grałeś z nim w jednym klubie i jak go wspominasz jako człowieka i piłkarza? No najgorsze jest to, że Piotrka trzeba wspominać już, no bo to był przecież młody chłop, no 46 lat, to jest chłop, który jeszcze niedawno w piłkę grał na takim poziomie, że może w niższych ligach, ale on w ogóle nie odstawał. No, ja już gdzieś grałem pod koniec, w końcówce jego na pewno kariery w Ruchu Radzionków, ale no tam nie było, czy tam jest 15 minuta, 30 czy 97 z doliczonym czasem, on na tym samym poziomie, na tym samej intensywności zasuwał każdą piłkę, a jacyś młodzi tam zdychali z jęzorami na wierzchu, mimo że weszli w 60 minucie, tak? No świetny piłkarz, bo ja już Piotrka poznałem w Grodzisku, jak byłem na testach, gdzie wtedy Grodzisk to był wtedy top zespół, bo od Sebastiana Mili po wielu tych właśnie Piotrka Rockiego, Majewskiego, Radka i wielu, wielu innych tam chłopaków, to już wtedy go poznałem, było widać, że to jest świetny zawodnik, przede wszystkim no świetny charakter, no bo dusza towarzystwa, człowiek, który trzymał gdzieś tam szatnię z racji doświadczenia i swojego podejścia, no ale dzisiaj go nie ma z nami i to jest straszne. Po jego śmierci dodałeś takie zdjęcie wspólne, jak na stadionie Zawiszy razem zaczynacie mecz. Uważasz, że Zawisza wróci do Ekstraklasy? No ja Zawiszy życzę jak najlepiej, żeby wrócili. No ja się wychowywałem na tym klubie, nie dość, że spędziłem pół życia w Zawiszy. To mnie wychowali gdzieś na jakiegoś zawodnika, który trafił gdzieś tam na ten najwyższy szczebel w Polsce, a tych zawodników w Zawiszu nie było jakoś wiele, a przynajmniej nie z tych roczników, których gdzieś ja tam dzieliłem szatnie. Dlatego ja życzę Zawiszy jak najlepiej. No, ich miejsce jest na pewno wyżej niż jest dzisiaj. No dzisiaj Zawisza przegrywa z nami w rozrywkach ligowych i w tabeli, i w meczach bezpośrednich, bo w tym sezonie wygraliśmy z panem Zawiszy 2-1, natomiast no ja liczę, że i my, i oni zajdą wyżej. No, są tam kibice, którzy ten klub, obojętnie czy on jest w Ekstraklasie, czy w piątej lidze i ktoś tam stawia na niego krzyżyk, to oni go odbudowują za każdym razem i za każdym razem wracają gdzieś wyżej. Dlatego no ja trzymam kciuki jako wychowanek. A nie myślałeś może właśnie, jak tak szczególnie się źle działo w tym klubie, żeby jakoś pomóc w pewnym momencie, żeby pozaboiskowo tej drużynie? Znaczy, ja wracając do Bydgoszczy, no bo ja jestem z Bydgoszczy, to miałem propozycję gdzieś tam Zawiszy, natomiast jakoś nie doszło do tego porozumienia i nie trafiłem do Zawiszy. Gdybym był zawodnikiem, to pewnie najlepiej bym mógł wtedy pomóc. Wybrałem no i znalazłem się w Sportisie. Dzisiaj tego nie żałuję, ale to nie zmienia faktu, że życzę dobrze Zawiszy, no ale to już pewnie się odbędzie beze mnie. Myślę, że beze mnie też sobie poradzą, są tam osoby odpowiedzialne, mają fajny zespół, tylko to trzeba po prostu poukładać i na pewno wrócą na wyższe szczeble. Pozostając jeszcze w temacie Bydgoszczy, najlepszy klub na imprezę
Point, metro, czy może Twenty. A mnie podpuszczacie. Ja nie chodzę na imprezy już od tego czasu. Oj, zdjęcie będzie. Nie, wiecie co? Nie chodzę na imprezy, bo nie można przede wszystkim. Natomiast jak już ktoś mnie zmusi, żebym poszedł, no to no to jest na pewno Point dzisiaj, bo dzisiaj jest popularny. Jest klub Lekko przecież, tak? Była Soda. No więc myślę, że to są dwa kluby. Metro to już nie, ja już jestem, wiecie, ja tylko tak młodo wyglądam, bo ja stary chłop jestem, to już mnie tam nie wpuszczą, nie? Nie wpuszczają ogólnie, jak ktoś jest za młody, a mnie już nie wpuszczą, bo za stary jestem. A my zdjęcie w jakim klubie mieliśmy? Point. No to co się pytacie, głupio, no jak wiecie. Nie no, point. Tam obok Kubryk jest chyba, nie? Ale to już jak wszystkie kluby zamkną, to wtedy wszyscy do Kubryka idą. Ale nie, wam powiem, że już dawno nie byłem na imprezie jakoś... Pierwszy czas, drugie chęci, ja już naprawdę trochę chyba wiek już robi swoje. Zmiany. Kiedyś zmiany. Bo rodzina, wiecie, dzieci. Nie, na razie mam kota. Kiedyś się chodziło, wiecie, środa, tam, wiesz, to wtorek to już była mały piątek już tam i tak, wiecie, można było wymieniać. A teraz to już nie, jak czasami się pójdzie w sobotę, to znajomymi to fajnie, ale już rzadziej niż kiedyś. Teraz już wiecie, domówki, tam grill, to jest sprawnie. Później z nikim zdjęć nie muszę robić, wiecie. Tak, myślę, że chyba będziemy już powoli kończyć. Myślę, że zmieściliśmy się jakoś tam w czasie twoim. Nie było za długo, mam nadzieję. No spokojnie, mam czas, żeby rozmawiać. To może czy jest coś, co jeszcze chciałbym Marcin Krzywicki powiedzieć, takiego sam od siebie. Sam od siebie? No nie, no myślę, że mogę pozdrowić przede wszystkim waszych subskrybentów, fanów, zaprosić do obserwowania. Mam nadzieję, że fajnie to zmontujecie. Wyślijcie mi to zdjęcie najpierw. No i co, no zapraszam do obserwowania, subskrybowania. Ja też pewnie udostępnię u siebie. Zrobimy trochę fame, nie? Jak fajnie wyjdzie. Tak, fajnie się nam bardzo przyda. Tak. Bardziej od króla Twittera, więc... No, już nie mogę nic niczego. Nie no, to chcieliśmy ci jeszcze raz bardzo podziękować, że poświęciłeś nam czas, było nam bardzo miło i życzymy sukcesów w Sportisie. Dziękuję bardzo, ja wam również życzę tam na kanwie tam YouTube'owej i wszystkich innych, fajnie się rozmawiało i co, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Na razie, hej, cześć.